Latarki. To co trzeba zrobić? Zdarzenia paranormalne, uciec podczas polowania i obecność ducha za pomocą trinkerów. No dobra, biorę czujnik. Lampka, biorę temperaturę i biorę... Tego ja fajnie biorę, pierdzielę. Dobra, biorę ten jeszcze raz, będę sobie mierzył głoś, ten, jego dźwięki. Wezmę kamerę. Ten sam dom? Tak. Mam od razu już ten... kość. O, zajebiście. Tam radio gra? Można wyłączyć, włączyłem tak, żeby go denerwować. A weź go wyłącz, bo jak ja najeżdżam tam, to radio mi gra. Ja patrzę, orby... Jest zielony, może. Jestem do głośności. Ktoś jest w piwnicy? Ja. A nie, dobra, ty po schodach schodziłeś, chciałem powiedzieć, co słyszałem. Nic nie słychać. Jeszcze garnasz. Tu też nic nie słychać. Temperatura taka okej, w normie. Kurde, no nie wiem, wezmę na razie, tu postawię. Może coś na pazgrze, może nie. Dobra. Idę do auta po coś, bo swoje rzeczy już zostawiłem. Ale żadnych chorobów nie widziałem, bardzo to też. Ja nic nie widziałem i to jest takie... dziwaczne. Spirit Boxa sobie. Co? Honor. Zimno coś się chyba zaczęło robić. Widziałem swoje ten... Oj, radio wariuje. Zimno? Gdzie zimno? Ja mam 15 stopni. Ponad. Ale dopiero wlazłeś do domu, więc zaraz ci dopiero będzie termometr zmniejszał się. Ty, tutaj skoczyło. Skoczyło coś tutaj. Weź wejdź na razie. Okej. I... Wszedłem. Zamknęły ci się drzwi. Zadaję mu pytania. Dobra. Był, nie? Dobra, Spirit Box. Działa? Słyszałeś? Tak. Takie mi hide. Że za tobą. Aha, Spirit Box, okej. Okay. Dobra. Temperatura. A czyli jesteś tu? 10. Jak będzie poniżej zera, dopiero patrz. No tak, na razie jest okej, okay, mówię. Dobra, zostawię też tutaj to. Znaczy, co tam jeszcze jest. Weź wam znaleźć lampkę. O kurde, krzyż i sól została. Krzyż położę. Krzyż położę tu. Kurwa, 20 stopni jest, okej, okay, temperatura. Na razie odznaczam różne temperatury. Orbów też nie widzę jakoś, ale... Ja też na razie. A orby, a to są te, tak? No takie... malutkie... No bo jeszcze nic się nie stało, nie? Kurz, lata. Ktoś ma doty? Ja nie. Bał ci od razu mówisz, że już nic nie ma. Dobra, no to ja mam tutaj ten... A co doty, doty? No to te zielone, co ty widzisz, że świeci takie. Nie. O, leżą w kuchni. A te są gdzieś tutaj, leżą w kuchni, no. No dobra, niech to leżą. Są dobrze w stanie. Bez nic nie ma. Tym dogoś dźwięków też nic nie ma. Jakieś klucze wziąłem. Samochodu pewnie. A można je zostawić, nie? W razie był aparat, zostałem przed wejściem.
Bo nie jest potrzebny po prostu teraz. Dobra, wezmę sobie gubę. A ultrafiolet macie? Leży tu gdzieś. Zaraz jest. Słucham. To jest łapa tutaj. Ultrafiolet działa. Jest łapa? Tak? Dobra. No, jest, jest. To Phantom albo Poltergeist. Albo Mimik. Oj, dźwięk słyszałem. Dźwięk słyszałem. Ja też usłyszałem, no. A ja nie. Ja nie mam Mimika nigdzie. Jak pismo ducha, gdzie jest ten kurwa notatnik? Ktoś go położył gdzieś? Gdzieś przy kuchni chyba był. Aha, bo tym mroźnych temperatur nie odznaczyłeś. Nie odznaczyłem czy nie zaznaczyłem? Nie odznaczyłeś. Nie odznaczyłeś. O. A no, to Phantom Poltergeist. No bo jest temperatura w porządku, nie? Czekaj, a łapa jest tutaj, była, już nie ma. Poltergeist, Spirit Box, Ultrafiolet, Pismo Ducha, okej. Okay. A Phantom to jeszcze Dotsy zamiast Pisma Ducha. Ej, tu już ręki nie ma, ona znika po czasie? Tak. Dobra, w każdym razie to reaguje. A temperatura z 20 spada. Gdzie są krucyfiksy? Rzeczywiście, co? Leży tu jeden. Oj, zaczyna wariować. Patrzę. Około czterech było. Trzeba zobaczyć z tym pismem ducha, czy pójść. No to, no to weźcie to, idę z wami tutaj. Tu jest jeden krucyfiks, a tu gdzieś jest drugi przy kuchni. O, widzicie? Żeby atakowało, to żeby być gotowymi. Ja to zamknę drzwi, żeby nie kusiło. Co, tylko od tego jak się będzie stało, to nie zaatakuje, to? Niby tak. Powinny się spalić wtedy. Sowo klucz ja powinien. Postawię to na podłodze, postawię. Ja słucham. Z tym ultrafioletem już nie musisz chodzić, bo to nie ma sensu. Jest przed nami. Się. Ole dźwięk posrany był. Jakby się wkurzył, go na toalecie podglądam. A to znaczy, że to działa, tak? Czyli to co? AMF jest? Nie. Nie, dźwięk ten co ja sobie wziąłem teraz i słuchałem. Ale jest na pewno aha, gdzieś tego się nie odznacza, tak? Nie. Ale tego się nie odznacza. Chłodno tu jest. To może ja spadnie poniżej zera. Jest 20 stopni jest. Tu w ogóle nie wyszedł ani nie wszedł. On cały czas jest w tym jednym miejscu, bo tutaj śladów nie ma. Chyba, że śladów nie zostawia, to wtedy lipa, nie? Oj, zaczyna wariować. Spada temperatura. MF, bo słyszę. Słyszycie? Temperatura zaczęła spadać trochę. Do 3. A czy jak się sypie ten sól? No, klękasz i klik. Raczej tylko dwie są, to już jest puste. Aha. Czyli temperatura zaczęła spadać. MF do 3, czyli ja odznaczam MF. Poniżej 10 spada. No to dalej, 20. Poltergeist i Phantom. Tak, ale leci cały czas w dół. Teraz poniżej 5 jest. Ja będzie poniżej 0 to mów. On rzucił jakąś rzeczą, widzę. Gdzie, tu w środku? No. Nie wiem, czy teraz orba. Czekaj, do 0 się zbliża. O kurwa. Gdzie jesteście? Na zewnątrz. Tutaj, tutaj. Aha, ja klękałem. Ale... Chodź się pokaż. Chodź się pokaż. Drzwi zamknął. A zasol nie powinien wyjść. Zasol nie powinien wyjść, co? Drzwi zamknął, możecie już chyba tam iść. Nie, otwarte są. Otwarte? Umy są zamknięte. Ja, żadnych orbów. Ty otwarte są. Ktoś przyszedł przez drzwi, nie? No ja, aha, no to ja wszyscy jestem. Ty, no ja teraz otworzę te drzwi. Aha. Poczekaj, sprawdzam tą temperaturę. Tu nie ruszono. Poczekaj. Jest już zaraz na zerze. Mam wrażenie, że pismo można już odkreślić. Tylko okay. Phantom. Co? Wariuję, bo słyszę. MF. Pismo skreślić, tak? Czekaj, to wyrzucę, wezmę tego MF-a do łapy. Dobra, ale temperatura poniżej 0 nie chce spać. No tylko Phantom chyba został. Jest tak mega blisko zera, ale nie jest poniżej. Chyba w szafie siedzi, bo wlazłem do szafy i mi do 4 wzrosło.
Do szafy mu schował, kurwa, ten notatnik. Czekaj jeszcze raz, idę, jest jeden. Tu już dwa, trzy. I cofnąłem się, czekaj, jeden. Dwa, trzy. Jeden, dwa. Razem... A poniżej zera to jest tylko ten, tak? Tak, to tak, są roślinne. Patrz, tu się cofnąłem, jest jeden cały czas, nie? Chodzę, czekaj, jestem w pokoju. Jeden. Idę tu bardziej dalej. Jeden. Wziąłem się do szafy. Do szafy, a nie, już nic nie ma. O, tu zaczęło wariować. Do trzech. Trzech. Idę. I wejdę. Zdjęcia psów, kuźwa, coś. Ale ta temperatura, wydaje mi się, że tam. Tu chyba był, bo kurde, drzwi są dziwnie przechylone. Tak, tutaj. O, łapa dalej znowu. Do czterech zaczął wariować. W tym kiblu. O, widzicie? Ty uciekasz. Ultrafiolet, chodź tu ultrafioletem. Weź na te drzwi. Jest. Jest, no. Jest łapa. Mówiłem. Daj, zrobię zdjęcie jeszcze. Tu książka poleciała. Zaświeć mi to. Tu jeszcze widziałem chyba. A też chodzi. Tak, tam też było. Nie, jest jeszcze. Ja włączyłem. By się zesrał. Kurde, gdzie tu są? Oj, ty dziadu. A, tu siadłem. Czertowałem. Kto tu kurde wynosi te potki? On coś notatnik, pisze. Notatnik pisze. Pisze? Pismo, tak, napisał. To pismo ducha. No, to poltergeist pisze. Na to wychodzi teraz. Dobra, to trzeba pismo napisał? Zaznaczyć. Kto napisał? Dobra, ja zaznaczę. Gdzie to, co jest? Ja to muszę zobaczyć. Do czterech wskoczyło przez chwilę. Ej, ktoś, tutaj jest kamera, ktoś może orby jeszcze sprawdzić dla pewności. Gdzie jest kamera? No tu gdzieś leży na ziemi. W tym pokoju. Dobra. Ja się cofnę. Wezgasz to światło. A nie, świeć tam przez szybę. Nie zamykaj mi tu. Łoszcze kurwa wróć. Słyszałem to. Słyszałem o wiele ciszej przez szyby, ale widziałem jak uciekacie. Tak, mam coś zdelitrowane w ogóle jeszcze? Idę zobaczyć. Czujnik ruchu jeszcze, dobra, to musimy ten czujnik ruchu zamontować u niego w pokoju. A no. Weź go z tej ściany. Ujany jest na ścianie. Między tym. Gdzieś tam w jego pokoju, gdzieś tam na ścianie zamontuj. Tu gdzie sól jest, tak żeby... Ja bym tu przy drzwiach cię patnął, pod tym włącznikiem. A jak się to montuje? F-em na ścianie. F? A. Teraz go dopiero wkurzę. Ej, a nie lepiej tutaj, przy wejściu? Tutaj, z tej strony. Tu. No właśnie z tej strony. Pod włącznikiem tu, światła. Tu jest kaloryfer, ta ściana... Albo, no, albo tak. Albo pod włącznikiem światła, no. Tu? Tak. I teraz cofnij się stamtąd. I teraz jak będzie przełaził... Czekaj, wyłączę światło. Jak będzie ten gnój przeładził, to ten czujnik powinien się na biało, tak jakby zaświecić. O, widzisz? Jest tam. Wykryło go. No, jest tam w środku. Czujnik ruchu też można? Spaliło się, Krzyś się spalił. Chciał atakować. A nie ma czujniku ruchu, co? Coś takiego jak czujnik ruchu, czy jest? No jest. No jest. Projektor DOTS, tak? Udało się? Udało nie, się. Nie, czujnik ruchu to czujnik ruchu. To jest to, co zamontowałeś gdzieś na ścianie. Dobra, no to co, bierzemy poltergeista? Ale chodzi o odznaczenie. No ja zaznaczyłem go. Nie, nie ma odznaczenia. Jako dowody do tego nie ma. Dobra, chodźcie. Zaznaczcie, nie wiem co tam. Mi poltergeist został. No mi też, ale tutaj... nie uciekliśmy podczas polowania. A tutaj gdzieś go się zaznacza? Co, no bierz J, duch, dowody. No, nie, to tylko to. I na dole poltergeist, tam, no. Zaznaczyłeś? Dobra. Tak, poltergeist. To zobaczymy. No wskoczyło mi jeden, o nie, więcej. Yeah. Trafione. Uznać własny typ ducha to... Aha, dobra. Typ ducha poltergeist, dobra. No zgadliśmy.